We wtorek na antenie Radia Pryzmat. 18. Ekologika. Naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Wężowicz z zarządu akcji SOS. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Działamy już od 6 lat. Pierwsza edycja akcji miała miejsce w styczniu w 2006 roku i przeprowadził ją wtedy Łukasz Binkowski. Ówcześnie był to doktorant w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Łukaszowi udało się wtedy zebrać 350 kg karmy dla zwierząt. W kolejnych latach edycje odbywały się już w grudniu. Z każdym rokiem udawało zebrać się coraz więcej karmy dla zwierząt. Związane było to również z rozszerzaniem się akcji na inne wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynik po 2 tygodniach trwania akcji jest znakomity. Mamy nadzieję, że do końca akcji, a więc jeszcze przez 2 tygodnie, uda nam się zebrać co najmniej drugie tyle, jeśli nie więcej. W tym roku wyjątkowa edycja akcji, ponieważ oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego bierze w niej udział również Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy. Komu pomagać? Pomagamy przede wszystkim podopiecznym krakowskiego schroniska dla zwierząt przy ulicy Rybnej. Jak w ogóle od kuchni wygląda akcja? Wszelkie działania rozpoczynają się już na wiele tygodni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia akcji. Organizujemy przede wszystkim miejsca. Zastanawiamy się, gdzie moglibyśmy rozłożyć nasze kosze, gdzie moglibyśmy rozłożyć nasze skarbonki. Zajmujemy się przygotowywaniem koszy, jak również przygotowywaniem skarbonek. Zastanawiamy się nad wyglądem plakatów, jakie mają być formaty, co ma być na nich umieszczone. Staramy się formować treść również tych plakatów, jak również zajmujemy się stroną taką bardziej formalną, można powiedzieć administracyjną, ponieważ co roku komponujemy treść pism. Pisma te są rozsyłane do zarządu, do wydziału uczelni, do panów rektorów, dziekanów z prośbą o zgodę na przeprowadzenie takiej akcji. Więc jest dużo z tym pracy, ale wydziały bardzo chętnie, panowie dziekanowie bardzo chętnie się zgadzają i pomagają nam. W jaki sposób można się w ogóle przyłączyć do akcji? Bardzo łatwo można się przyłączyć do akcji. Jeśli ktoś studiuje na jednej z tych uczelni, wystarczy, że odwiedzi najbliższy wydział albo nawet ten wydział, na którym studiuje. Znajduje się tam mnóstwo plakatów porozwieszanych w różnych miejscach. Łatwo też zlokalizować kosze, dlatego że na ogół znajdują się one w szatniach albo obok szatni, w korytarzach głównych, więc są to takie miejsca dość uczęszczane. Skarbonki natomiast znajdują się na ogół w sekretariatach. Chodzi o to, aby ktoś pełnił nad nimi nadzór, ktoś miał je na oku. Pojawiamy się w różnych gazetach, czasopismach, nie tylko uczelnianych. Pojawiliśmy się 2 lata temu w Gazecie Krakowskiej między innymi. Ponadto w tym roku można zobaczyć reklamę naszej akcji jeszcze do 14 grudnia w komunikacji miejskiej w tramwajach w Krakowie oraz w autobusach. Do kiedy trwa akcja? Tegoroczna edycja trwa do 20 grudnia. Jak wcześnie wolontariusze powinni się do Was zgłaszać, żeby jeszcze wziąć udział jak w akcji od samego początku? Myślę, że takim najlepszym terminem są okolice października, połowa października, dlatego że już wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak to wszystko zorganizować, zaczynamy dzielić się na grupy, zaczynamy myśleć nad całą formą akcji. Lista osób, które są zaangażowane w akcję, wolontariusze, znajduje się na naszej stronie internetowej. Co taki wolontariusz w ogóle robi? Przede wszystkim musi najpierw wystosować pismo do dziekana wydziału, na którym chce przeprowadzić akcję. Jeśli uzyska zgodę, wtedy wybiera miejsce, oczywiście po konsultacji z osobą, która jest odpowiedzialna za dany budynek. Po takiej konsultacji wybiera miejsce, gdzie może postawić kosz oraz skarbonkę i kontroluje zapełnianie się kosza. Po każdym tygodniu w poniedziałek przysyła raport, ile czego zostało zebrane. My dokonujemy podsumowania i później takie informacje co tydzień są publikowane, ile czego udało nam się zebrać. Natomiast pod koniec akcji taka osoba jest odpowiedzialna za to, aby podliczyć zawartość skarbonki. Dlaczego takie akcje są potrzebne? Że takie akcje są potrzebne właśnie po to, żeby przypomnieć ludziom o tych niechcianych stworzonkach, niechcianych psiakach i kociakach i żeby zaangażować te osoby, dla których los tych zwierząt nie jest obojętny, którzy nie przejdą obojętnie obok
zwierzaków potrzebujących pomocy. A wszystkich słuchaczy chciałabym zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej. Może jeszcze raz przypomnę adres www.akcjasos.org. Mamy również stronę na Facebooku, bardzo łatwo można nas znaleźć. Zachęcam do odwiedzania, do przyłączania się do naszej akcji i przede wszystkim do mówienia o naszej akcji wszystkim swoim znajomym, tak żeby było nas coraz, coraz więcej. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. 18:00. Eko, logika.